Witam Państwa w kolejnym odcinku z Wędką nad Wodę. Nazywam się Robert Florczak. Nie ma z nami Piotrka, bardzo za nim tęsknimy, będzie wkrótce. Natomiast mam przyjemność ten czas nad wodą spędzić z Państwem. Powiem szczerze, pojechaliśmy na zbiornik linowy, nieduży staw, natomiast przez kilka godzin właściwie nic się nie działo. Złowiliśmy jakiegoś tam szczupaczka, który nam definitywnie rozwiał nadzieję na lina po jakimś tam braniu na czerwonego robaka. I postanowiliśmy przyjechać na łowisko, które jest okolicznym wędkarzom centralnej Polski bardzo dobrze znane. Są to tak zwane betony na Zalewie Sulejowskim, woda okręgu Piotrkowskiego. I generalnie na wiosnę, tak jak i w zimą tutaj żeśmy z Państwem byli, jest to takie naturalne siedlisko białej ryby, jest blisko brzegu, dosyć głęboko. Po czasie, kiedy na Zalewie Sulejowskim praktycznie wody było bardzo mało, teraz ta woda przybiera, jest jej coraz więcej. No, ryby są trochę wyłączone, chociaż coś tam nam podskubuje. Mamy nadzieję na leszczyka, krąpika, płotkę, może jakieś inne przyłowy. No ale to powinno się nam zameldować, bo to praktycznie bierze zawsze. Przepraszam Państwa tylko za jakieś pogłosy wiatru, no ale nie możemy z tym nic zrobić, dosyć mocno nam tutaj dzisiaj wieje. No ale leszcz lubi wiatr, trochę poprawkę będziemy brali właśnie w ciężarze koszyków, żeby nam ich nie przesuwał ten dryf. Do zanęty, która jest czarna, wiosenna, ponieważ jest zimno. Jeszcze dwa dni temu padał śnieg, dlatego nie możemy w pełni dać rybom to, co właściwie powinniśmy o tej porze już, czyli bardziej zanęta bogata, dużo robaka. Będziemy łowić delikatnie, te brania nie będą na pewno takie jakieś agresywne, dlatego są założone na federkach najcieńsze, najdelikatniejsze szczytówki, no bo ta ryba jeszcze tak jakby jest na przedwiośniu. Ryba nie jest na braniu, natomiast wędki są w wodzie. Mam nadzieję, że coś dzisiaj złowimy z Państwem i zapraszam do oglądania i łowienia razem ze mną. Przygotowałem zanętę do łowienia na feder, na wiosenne wędkowanie. Zanęta jest właściwie ta sama, z tym, że tu jest więcej kleju, więcej jest dociążone ziemią i to jest część, którą będę podawał jako to, co pójdzie z procy. Natomiast ta lżejsza sypka i trochę więcej pineczki tu jest, będzie dodawana do koszyka. Dlaczego tak? Ano dlatego, żeby po pierwsze z tego koszyka nam się to wypukiwało, będzie jeszcze nam to donęcało, a to z kolei bardziej sklejone, żeby nam ta kula w całości doleciała. Mało tego, tu jest dosyć głęboko, żeby ta kula jeszcze nie rozpadła nam się na powierzchni. No bo przy tym wietrze, jakby ta zanęta była zbyt sypka, niesklejona, to w momencie zetknięcia z wodą po prostu by smużyła gdzieś tam ewentualnym uklejkom. I takie nęcenie nic by nie dało. Będę łowił na pinkę, jeżeli brania będą częstsze, ryby będą większe, będę łowił na grubego białego robaka. Oczywiście zawsze na ryby zabieram ochotkę wędkarską, właściwie przez cały rok. Gdy ryby słabo biorą, to tak jak na zawodach, jest to nieodzowna przynęta, aby coś tam złowić. No cóż, ostatnie dni są bardzo mroźne nocami. Ryby są raczej chimeryczne, jeżeli chodzi o brania, no ale mam nadzieję, że dyżurne gatunki typu krąb, jakaś płotka powinny nam się tutaj dzisiaj pojawić. No, chciałbym złowić jakiegoś leszczyka, może karpika, natomiast to
jest raczej rzecz przypadku w dniu dzisiejszym. Cóż, no zapraszam Państwa na wędkowanie razem ze mną. Woda trochę huśta się mocno. To należy wziąć pod uwagę, dobierając składniki zanęty, żeby to wszystko było w miarę ciężkie. Tu jest dosyć głęboko, mimo tego, że do pełnego stanu brakuje nam jakieś 2 metry wody, bo ostatnio na zbiorniku sulejowskim wody prawie wcale nie było. Kto chciał zobaczyć, jakie tam na dnie muszelki są i patyczki. Także po części zbiornika nawet się znaleźli amatorzy z wykrywaczami metalu. Teraz tej wody przybywa, no ale razem z tym, jak tej wody przybywa, ryby najprawdopodobniej się wyłączyły na jakiś czas, no ale spróbujemy coś jakoś tutaj do kamery złowić. Oprócz tego, że będziemy nęcić z koszyka, dostrzelę parę kulek z procy, takiej cięższej, trochę zanęty, skleję, dociążę ziemią, żeby za szybko nam ta woda tego nie zabrała. No i będziemy czekać na pierwsze branie. Należy pamiętać, że żyłka na kołowrotku przy takim łowieniu dosyć ciężkimi koszykami powinna być trochę przegrubiona. Znaczy, ja używam takiej 0,24, dlatego że sam moment zarzucania powoduje, że możemy stracić koszyczek. No, ryby, nie wiem, no, wystarczyłaby żyłka 18-16, żeby wyholować jakiegoś tam leszczyka czy karpika. Natomiast mówię, z racji tych mocnych rzutów ta żyłka musi być trochę grubsza. Obra. Krąpika. W momencie, gdy znaczyłem żyłkę, żeby za każdym razem koszyk był na tym samym dystansie od brzegu, to tutaj dotykałem żyłkę, a tutaj ryba dotknęła haczyka i się... O, i mamy drugie branie. O, albo nam ta weszła, albo nam ta ryba robi branie w drugiej wędce. Krąpik. Nieduże krąpiki, ale wdzięczna ryba na zawodach wędkarskich. Haczyk 16, właściwie 18 nawet. Delikatny. Czym mniejszy haczyk, tym więcej brań, natomiast jeżeli ryby są większe, należy ten haczyk mieć większy, chociażby dlatego, żeby lepiej te ryby zacinać. Jako wisienka na torcie, 2-3 ochotki. Ryby, krąpie, leszcze bardzo lubią ochotkę, także jest to na pewno coś, co podnosi skuteczność wędkowania. Dopychamy koszyk. Czasem widzę wędkarzy, którzy łowią właściwie zanętą w koszyku przez pół dnia. To jest na zasadzie ciężarka. To musi się wypukiwać, musi nęcić. Poza tym holując rybę na pustym koszyku, mamy dużo większą frajdę, bo nie mamy tego dociążenia. Nie holujemy koszyk, tylko holujemy rybę. Trzeba zwrócić uwagę, ja łowię krętlikiem, zagrawką,
I ta rurka potrafi się zblokować z tym krętlikiem. Teraz jedna mała śrucinka powoduje, że nam to ładnie się blokuje. Będziemy widzieli branie. Rybie to nie przeszkadza. Żółty gruby, okraszony białą, czerwoną pinką i do smaku ochotka. Jako przyłów może być też okoń, też bardzo lubi ochotkowate. Czy naprawdę warto zawsze tą ochotkę z sobą nad wodę zabierać. O, ale branie. O, jest ładniejszy krąg. Zobaczymy, czy nam się wypnie. Nie chodzi. O, leszczyk. Chyba leszczyk. Mały leszczyk. Smakuje im ta zanęta, jeszcze dobrze nie zaczęła pracować, a już nam tutaj coś podeszło. Nawet jeszcze podbieraka nie mamy, proszę. No jest mały leszczyk. Charakterystyczna płetwa grzbietowa. Gdy on będzie trzy razy taki, zacznie łapać kolor, będzie żółty, potem aż taki brązowy. Rybka wraca do wody. Rośnij! Na tak dużej fali jak dzisiaj czasem te drgania szczytówki są mylące, to znaczy może nam się wydawać, że jest branie, a tego brania nie ma. Natomiast takie nie w tempo, teraz tutaj ryba podskubuje, takie nie w tempo drgania od razu powinny wzbudzić naszą czujność. Czasem jest dobrze też położyć rękę na dolniku i te drgania ryby, branie zostaje przenoszone na wędkę. O, mamy branie. Jest ryba. Warto też do przyponu, jaki używamy, dosyć precyzyjnie dopasować twardość hamulca. Może nam to zaoszczędzić utraty ryby i haczyka. Nieduży krąpik. I tu mamy kolejne branie na drugiej wędce, dosyć agresywne. Czyli niewykluczone, że ryba złowiła się sama. Niezbędna rzecz przy wędkowaniu, wypychacz. No i zaraz spróbujemy wyciągnąć drugą, na drugą wędkę. Jest rybka.
ale nieduża. Te nam biorą najczęściej. Oczywiście moglibyśmy położyć pelet, natomiast no, tych brań byłoby dużo mniej albo wcale. A między tymi drobnymi rybami niewykluczone, że trafią nam się większe. Równy brzeg, nie używamy podbieraka, łatwo rybę jest nam dokolować. Tu mamy krąpika ładnego, różowawe płetwy, duże oko. Delikatnie zapięty. Ujek lekko. Super kondycja ryby. O, płotka. Już jest ostra płoteczka, mamy koniec kwietnia, idzie do tarła. Podczas wędkowania, jeżeli nie znamy akwenu i upodobianych ryb, warto robić próby, na przykład z kolorami robaków. Ja już tu kolejny raz robię różnego rodzaju kombinacje kolorów i po pewnym czasie jest nam bardzo łatwo dojść metodą prób i błędów, co tak jakby działa. No, czasem na przedwiośniu działają robaki białe, barwione na czerwono, a tam, gdzie na przykład dużo wędkarzy używa kukurydzy, biały robak barwiony na żółto. Także warto próbować, warto robić doświadczenia i wybrać nam optymalny wariant do tego, aby nasze wędkowanie było bardziej skuteczne. Kolejna lipka. Ładny leszczyk. On już taki żółty. O. Biały, czerwony z ochotką. Czerwony haczyk, dwunasteczka. Delikatna żyłka. Szarpnięcia są takie stonowane. Znak, że trochę większa rybka. Udawał dużo większą.
Dla tych wszystkich kolegów wędkarzy, którzy są przed zakupem wędek typu feeder, chciałem podpowiedzieć, żeby podczas wyboru wędki kierowali się tym, mniej więcej na jakich wodach będą wędkować. Ponieważ trochę inna wędka będzie do łowienia na zbiornikach tego typu, a trochę inna na przykład na rzece typu Wisła. Będzie ona wtedy bardziej masywna, z większą gramaturą wyrzutu, a na jakichś takich zupełnie małych zbiornikach te wędki powinny być jeszcze bardziej delikatne, z jeszcze delikatniejszymi szczytówkami. Także warto przemyśleć przed dokonaniem zakupu, gdzie będziemy wędkować najczęściej. No oczywiście idealnie by było mieć kilkanaście tych wędek i sobie tam dobierać, natomiast jeżeli nie chcemy tak jakby aż za bardzo się obkupić, warto jest zdecydować się na wędkę taką, jaka jest dedykowana na wodę, na której najczęściej wędkujemy. Krąpik. Zacięte w tempo. Mamy najprawdopodobniej krąpika. Założyłem trochę większe haczyki, bo się nam ryby wypinały. A jak widać im to... Tak, krąpik mały. Nie przeszkadza. Podsumowując dzisiejszy krótki wypad na ryby z federem, należy stwierdzić, że to łowisko, Zalew Sulejowski i to miejsce, Stara Wieś Betony, jest bardzo dobrym miejscem na jesień i na wiosnę. Jest to naturalne zimowisko tych ryb i właściwie raz lepiej, raz gorzej, ale zawsze te ryby tutaj biorą. Za chwilę, gdy zrobi się cieplej, ta ryba się rozejdzie po zalewie, no i trzeba będzie ją szukać w różnych innych miejscach. Kombinowaliśmy z długością przyponu, z tym jaki kolor białego robaka. Generalnie na pewno pomagała ochotka wędkarska. W tym okresie, kiedy jest zimna woda, na pewno jest to nieodzowny dodatek do przynęty, na jaką powinniśmy łowić. Zapraszam na kolejny odcinek programu Z wędką nad wodę w Polskę i świat. Z jakiejś innej wody, z innego miejsca. I pewnie inną metodą będzie łowił Piotrek, bądź też inny pasjonat wędkarstwa. Także zapraszam do oglądania. Do zobaczenia w następnym odcinku.